Witam was w kolejnym odcinku mojego Let's Playa gry Night in the Woods. Ostatnim razem ścigał mnie Angusa duch, w związku z czym idziemy w tym momencie na górę. Ma sens? No, build-up jest solidny. Więc mam nadzieję, że klimaks tej historii będzie srogim. Ale przekonamy się. Nie wiem, o jakim old staffie mówili, ponieważ nie ma tutaj żadnego na ekranie. Upsik! No cóż, nie powiem, srogo! Srogo w chuj!
Najgorsze, że w tym momencie nie mam pojęcia, w jakim kierunku pójdzie fabuła. Okej. Czwarta część. No, gram Beo teraz. Gram teraz Beo. Mam przeczucie, że mój wybór osoby, z którą najczęściej przebywałem, wpływał na to. Przygody intensywne. Nie powiem. No, okej. Mam teorię. Wszyscy znajomi, z którymi spędzałem jakoś czas, byliby w tym momencie w tym pomieszczeniu, ale ponieważ paru pominąłem, to nie ma. Choć fakt, że Selmers nie ma na przykład. Troszkę to teorię psuje, bo z nią akurat dużo czasu spędzałem. No dobra, co się teraz będzie działo, ponieważ ewidentnie wchodzimy w klimaks tej historii powoli. I muszę powiedzieć, że jest bardzo dobrze napisany. Musiałem sprawdzić. Wiadomo, game design, nie? Teoretycznie da się cofać, ale to chyba nic nie daje. Thank you.
No nie powiem, byłoby miło się dowiedzieć, co tu się odpierdala. Czy ona nie żyje? Wakes up. No dobra. Mówisz. Okej. To mi się trochę nie podoba. No, dzieją się rzeczy. Srogie. Kwestia, ile z tego to były sny, a ile... May się troszkę źle czuje chyba. No nie wiem, pójdźmy do B. O ile dojdę. Okej, dostaliśmy info, że to, co się działo, nie było chyba rzeczywiste, to
odrobinkę pocieszające. Shrednar. Co mi powiesz ciekawego, Bea? No dobra, idziemy chyba spać. Witamy w koncepcie fikcji. Derealizacja tak zwana. Objaw, który też jest mi troszkę znany. No tak najdelikatniej ujmując, jako minimum depresja i derealizacja.
drogo. Tylko tyle mogę powiedzieć. Okej, wygląda na to, że nie rozdzielam tego na następny odcinek. Ewentualnie, jeśli będzie później coś jeszcze, to rozdzielę.